naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwym grupom pokrzywdzonych, w tym dzieciom. Osiągnięcie powyższego celu jest możliwe m.in. poprzez wypracowywanie metodyki przesłuchania małoletnich świadków i pokrzywdzonych oraz udzielanie im pomocy. Na uwagę zasługuje także sytuacja prawna dziecka w trakcie postępowania cywilnego, w szczególności zagadnienia związane z wysłuchaniem dzieci w procedurze cywilnej. Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poprzez program certyfikowania przyjaznych pokojów przesłuchań podejmuje działania mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków do przesłuchania małoletnich świadków, a także ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Tak certyfikowane pokoje spełniają wymagania wskazane w Kodeksie Postępowania Karnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w artykułach 185a, 185c Kodeksu Postępowania Karnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż zapewnienie komfortowego pokoju, wyposażonego w doskonały sprzęt audio-wideo, umożliwiający rejestrację przesłuchania, jest istotnym elementem umożliwiającym przeprowadzenie czynności przesłuchania w warunkach przyjaznych. Nie jest to jednak, pragnę podkreślić, element wystarczający. Konieczne jest bowiem, aby sędzia, prokurator, adwokat czy biegły psycholog uczestniczący w takiej czynności wiedział, jak taką czynność przeprowadzić w sposób, który zapewni poszanowanie praw świadka oraz gwarancji procesowych stron. Mam przekonanie, iż wykłady i warsztaty przeprowadzone w trakcie tej konferencji pozwolą nam wszystkim na pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do przeprowadzenia takiego przesłuchania.